Tajemnice, na które pomimo upływu lat nie odnaleziono odpowiedzi, uchodzą za te najbardziej niepokojące. Fikcyjne czy też nie, wzbudzają zainteresowanie, ciekawość, ale i ciągnący się za tym strach. Dziś przenosimy się w lata 90. między 1997 a 1999 rok, by przyjrzeć się kanałowi telewizyjnemu o nazwie Caleban Local 21, z którym podobno tajemnica jest związana. Zatem drodzy widzowie, rozsiądźcie się wygodniej, zgaście światło, jeśli oglądacie ten film w nocy, albowiem dziś odpowiemy sobie na pytanie, czym był Caleban Local 21. Caleban Local 21. Był to kanał telewizyjny powstały w październiku 1997 roku, a zamknięty pod koniec sierpnia 1999 roku. Był on nadawany jedynie w regionie Peel w prowincji Ontario, z dotkniętego upływem czasu starego domku w Caledon, przez człowieka przedstawiającego się jako pan Miś. Kanał był odbierany jedynie przez starsze telewizory z tak zwanymi króliczymi uszami. Tajemniczy mężczyzna miał tworzyć programy, które rzekomo były skierowane dla dzieci. Piwnica pana Misia była głównym nadawanym tu programem. Łącznie miała 31 odcinków, a w każdym z nich Misie odwiedzały dzieci, z którymi ten następnie się bawił. Jednak coś było z tą serią nie tak, począwszy od przedziwnej, ponurej scenerii, aż po budzące grozy zachowania Misia. Za przykładem sytuację mającą miejsce w odcinku 23, w którym pan Miś podniósł głos na jednego ze swoich gości, używając przy tym wulgaryzmów, dlatego że ten chciał opuścić piwnicę. Dzieciak po chwili zaczął uciekać, a Miś ruszył za nim w pogoń. Odcinek dobiegł końca. Odcinek 24 został wyemitowany wyjątkowo o godzinie 3 nad ranem. Nie miałem pojęcia, co przedstawiał, ale wiadomo, że występowało w nim dziecko, które uciekało przed misiem pod koniec odcinka 23. Nastolatek po raz kolejny pojawia się przy okazji odcinka 25. Powraca z widocznymi siniakami na twarzy oraz jej przerażającym wyrazem. Możemy jedynie domyślać się, co wydarzyło się w odcinku 24, ale przypuszczam, że właśnie wtedy nabył te dziwne ozdobienia. W tymże filmie pojawiła się łącznie 16 dzieci, którą Miś poi prawdopodobnie alkoholem bądź pewnego rodzaju trucizną, którą ten nazywa sokiem pomarańczowym. Przy okazji odcinka 28 zdarzyło się coś ciekawego. Miś zachęcił dzieci do wysyłania listów pod podany w filmie adres, aby dostać informację zwrotną z zaproszeniem do tytułowej piwnicy pana Misia. Jednak jakiś czas później emisja dobiegła końca, a po Misiu zniknął wszelki ślad. Jednak dlaczego? Otóż znalezione potem przez policję odcinki numer 30 oraz 31 przedstawiają iście szokujący widok. Oba zostały nakręcone w lesie, prawdopodobnie kilka godzin po nakręceniu odcinka 25. Miś w przerażający sposób mówi, że zabierze widoczną wcześniej 16 dzieci do odległej krainy. Wrzuca je po kolei do głębokiego dołu. Odcinek 31 jest najmroczniejszym odcinkiem programu. Przedstawia przeprowadzoną przez Misia rzeź na swoich widzach. Miś spalił całą 16 dzieci, a wszystko uwierzcił na tym budzącym grozę nagraniu. Tym okrutnym aktem człowiek przedstawiający się jako pan Miś rozpłynął się w powietrzu, pozostawiając jedynie swój dawny kostium w miejscu masakry. Kim zatem był pan Miś? Na odpowiedź na to pytanie przyjdzie jeszcze pora. Teraz przybliżę wam inne serie nadawane na Caledon Local 21. Zupa i łyżka. Prawdopodobnie nie była to dłuższa seria, a jeden pojedynczy film o większej długości od pozostałych. Skupiał się na tytułowej łyżce oraz puszce zupy. Były one przywiązane sznurkami do czegoś, co znajdowało się poza kadrem. Jak wszystkie inne twory, zupa i łyżka została nagrana w piwnicy pana Misia. Treść programu była dość infantylna. Całość miała ukończyć się po około 30 minutach. Upadły anioł i życie. O tym tworze wiemy niemalże najmniej. Było ono najbardziej nieludzkie i niecodzienne spośród pozostałych. Opierało się to na człowieku, mianowicie panu Misiu, włóczącym się wokół kamery w celu zadowolenia tytułowego upadłego anioła, czyli szatana. Nawiązuje to oczywiście do tego, że pan Miś był satanistą, ale o tym później. Maluj z duszą. Czwarte, jak i ostatnie show nadawane na Caledon Local 21. Twór miał łącznie 12 odcinków, które były emitowane od 5 grudnia 1997 roku do 8 stycznia 1998 roku. Odcinki nie miały większego sensu. Całość została stworzona w konwencji found footage i skupia się na kamerzyście błąkającym się nocą po lesie, nie robiąc nic szczególnie ciekawego. W odcinku 10 o tytule Wyrzucanie śmieci kamerzysta, czyli pan Miś, nazywa ludzi śmieciami.
i mówi, że należy wyrzucać je w celu ratowania siebie. Pan Miś nie był tym, za kogo się podawał. Pod przebraniem jego niedźwiadka skrywała się bestialska osoba o złych intencjach. Jego prawdziwe imię i nazwisko nie są znane, nie wiadomo co działo się z nim po sierpniu 1999 roku, gdy jego zamiary ujrzały światło dzienne. Wiemy, że na pewno był on kultystą bądź satanistą. Potrafił zyskać zaufanie dzieci w szybkim tempie, przez co zwabiał je do siebie, a następnie wykorzystał do swojego pokręconego celu, w którym było złożenie ich w ofierze upadłemu aniołowi. Wnioskuję z tego, że Miś musiał dobrze znać zachowania dzieci, więc być może jakiś czas wcześniej pracował blisko nich, czy coś koło tego. Oczywiście to tylko teoria. Dzieciom serwuje w cudzysłowie sok pomarańczowy, który może być albo alkoholem, albo trucizną. Podsumowując, kim był pan Miś? Psychopatą bądź socjopatą, satanistą bądź kultystą oraz finalnie mordercą. Jakie były jego dalsze losy? Co działo się z nim dalej? Nie wiadomo. Jego przyszłość, jak i przeszłość pozostają nieznane. Caledon Local 21 był to twór przerażający, stworzony przez jeszcze bardziej niepokojącą osobę. Co o nim sądzicie, napiszcie w komentarzach. W mojej opinii opowiadanie 1999 jest jednym z najlepszych tego typu. Gorąco zachęcam wszystkich do zapoznania się z nim. No i to już tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jak tak, to strzel pod nim łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał tradycyjnie z dzwoneczkiem. Jeszcze zanim skończymy, chciałbym osobiście pozdrowić nowych wspierających na tym kanale, a mianowicie Adriana oraz Wiki. Wiki, dziękuję za wykupienie weterana kanału. Zgłoście do mnie po bonusy, czy to na maila, czy to na Instagramie, czy to gdziekolwiek. Tymczasem dziękuję za oglądanie raz jeszcze, obejrzyj mi poprzedni film, jak ten ci się spodobał. Wyczekuj również też tych następnych, jeżeli chcesz mnie szczerować gdzieś coś kiedyś w internecie, to zajrzyj na mojego Instagrama, Snapchata, serwer Discord oraz grupa na Facebooku, do wszystkiego linki znajdziecie w opisie, a na ekranie w tym momencie widzicie inne osoby, które chciałbym serdecznie.